Witajcie w kolejnym fotozwiadzie. Ja mam na imię Jan i mówię do Was z Norwegii. Mamy piękną jesienną pogodę, a ja właśnie jestem nad jeziorem, gdzie co roku zbierają się duże grupy łabędzi krzykliwych. I w tym roku postanowiłem też zobaczyć, co się tutaj dzieje. Właśnie przeszedłem się jakieś 6 km wokół tego jeziorka. Zdecydowałem więc, że usiądę i opowiem Wam, jak robię zdjęcia ptaków w locie. Jeśli ktoś ma ochotę dowiedzieć się, jak robi się na przykład takie zdjęcia. To zapraszam na film. Długo zastanawiałem się, co właściwie, jaka rzecz będzie tą najważniejszą, którą chcę umieścić pierwszą na liście, jeśli chodzi o fotografię ptaków w locie. I zdecydowałem, że dla mnie najważniejsze jest najpierw odpowiednia lokalizacja. To znaczy rekonesans. Idziemy w teren i szukamy miejsca, gdzie ptaki są. Zresztą dotyczy to nie tylko ptaków, ale ogólnie fotografii zwierząt. Tak więc wychodzimy z domu, idziemy w teren i szukamy, gdzie te ptaki przebywają. Szukamy żerowisk. Trzeba trochę pochodzić po terenie, pojeździć. Czasem trzeba pojechać naprawdę daleko, a czasem fajne tereny znajdują się, tak jak tu, 3 minuty od domu. Trzeba się tylko rozejrzeć. W takich obserwacjach będzie nam oczywiście pomagała lornetka. Nie będę reklamował, jaka to, ponieważ nie o to chodzi. Nie musi to być bardzo droga lornetka. Może być to naprawdę jakiś bardzo podstawowy model, ale lepsza tania lornetka niż żadna. Polecam powiększenie 10x42. Większa nie będzie za bardzo przydatna, bo obraz będzie nam drgał. Nie będziemy w stanie utrzymać obiektu w polu widzenia. Drugim ważnym punktem będzie odpowiednia pora roku i pora dnia. Zacznijmy może od pory dnia. Ptaki zazwyczaj najbardziej aktywne są rano, więc niestety czeka nas poranne wstawanie. Po południu też jest dobry czas. Mamy wtedy bardzo ładne światło, tak zwaną złotą godzinę. Jeśli chodzi o porę roku, wykorzystujmy taki czas jak wiosenne migracje ptaków, jesienne migracje ptaków. Zapisujmy też sobie, gdzie, jakie ptaki spotkaliśmy. Z notatek będziemy mogli korzystać później i planować sobie w odpowiedni sposób swoje sesje fotograficzne. Trzecim punktem są odpowiednie warunki pogodowe, czyli temperatura, kierunek wiatru
i odpowiednia ilość światła. Zacznijmy od światła. Unikajmy fotografowania w pełnym słońcu w południe. Fotografowanie w pełnym słońcu nie ma za bardzo sensu. Będą bardzo duże kontrasty, bardzo ciężko będzie utrzymać odpowiednie naświetlenie. Powypala nam światła. Zdjęcia nie będą wyglądały za ciekawie. Nie bez powodu większość fotografujących, którzy siedzą już trochę w temacie, fotografują bardzo wcześnie rano albo wieczorem. Zwróćmy uwagę na temperaturę i na to, czy nie jest za gorąco. Unikamy wtedy nieostrości związanej z falowaniem powietrza. Jest to bardzo ważne i często pomijany aspekt przy używaniu obiektywów typu supertele. Ja zaraz pokażę jedno zdjęcie, na którym bardzo wyraźnie widać nieostrość spowodowaną nie poruszeniem, czy też innym problemem, ale właśnie falującym gorącym powietrzem. Jeśli już musimy fotografować w jakiś bardzo słoneczny dzień, szukajmy obiektów, które znajdują się w cieniu. Wspomniałem też o kierunku wiatru. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza przy fotografii ptaków w locie. Tu nie chodzi o to, że ptaki wyczują naszą obecność. Zmysł węchu ptaków nie jest tak czuły jak ssaku. Chodzi po prostu o to, że ptaki, tak jak samoloty, startują i lądują pod wiatr. To trzeba zapamiętać. Najgorszą pozycją, w jakiej możemy ustawić się, chcąc fotografować ptaki w locie, jest sytuacja, kiedy wiatr wieje nam prosto w twarz. Najlepiej, jeśli mamy wiatr w plecy, ewentualnie z boku. To gwarantuje nam, że unikniemy lub zminimalizujemy ryzyko zdjęć, gdzie właściwie mamy tylko plecy, tylną część ptaka i to wszystko. Jeśli będziemy mieli wiatr wiejący w twarz, jest duże prawdopodobieństwo, że ptaki będą startowały w naszym kierunku. Będziemy mieli piękne zdjęcie. Kolejny punkt to ustawienie autofokusa. Oczywiście nie fotografujemy na pojedynczym ustawieniu autofokusa, tylko ustawiamy na ciągły autofokus. W przypadku Nikona, którego ja używam tego systemu, jest to ustawienie AF-C. Nie ustawiamy też aparatu na jedno zdjęcie, tylko strzelamy serią. Zwiększa się wtedy prawdopodobieństwo na uchwycenie jakiegoś ciekawego momentu, ułożenia skrzydeł, dzioba. Jeśli chodzi o ilość punktów autofokusa, ja staram się używać pojedynczego, kiedy tylko mogę. Mniejsze mam wtedy ryzyko, że chybię i aparat ustawi ostrość na tło zamiast na obiekt. Druga sprawa, jeżeli już jest sytuacja, że mam problem i jest trudno ustawić ostrość za pomocą pojedynczego punktu autofokusa, używam wtedy autofokusa w ustawieniu grupowym. Oczywiście też staram się wtedy, żeby było to jak najmniej punktów. W moim przypadku ustawiam autofokus na dynamiczny 25 punktów, bo to najmniejsza ilość punktów, jaką mogę ustawić. Jeśli istnieje duże ryzyko, że aparat złapie ostrość na tło, stosuję autofokus grupowy. Trzeba jednak pamiętać, że przy ustawieniu autofokusa na tryb grupowy, aparat będzie miał tendencję do ustawiania ostrości na obiekt najbliższy. Czyli jeżeli będziemy mieli coś pomiędzy modelem a obiektywem, typu gałąź, kamień, to aparat ustawi ostrość na tą gałąź, a nie na nasz obiekt. Trzeba o tym pamiętać. Dlatego jeżeli ptak znajduje się pomiędzy jakimiś zaroślami, autofokus grupowy nie będzie dobrym rozwiązaniem. Wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie punktowe ustawienie autofokusa. W bardzo wielu profesjonalnych teleobiektywach mamy limiter odległości. Warto go używać, bo jeżeli wiemy, że ptaki znajdują się od nas w odległości powiedzmy 6-5 metrów, to nie potrzebujemy całego zakresu. Tak samo jeżeli ptaki znajdują się powyżej 8 metrów, spokojnie możemy ustawić limiter. Dzięki temu przyspieszamy pracę autofokusa. Kolejna rzecz, jeżeli wiemy, jesteśmy w stanie przewidzieć mniej więcej, gdzie ten ptak wyląduje lub skąd on wystartuje, przykładowo siedzi na gałęzi i będzie z niej startował, lub wiemy, że ptak typu zimorodek ląduje i siada na tej samej gałęzi, z niej startuje i uderza w konkretny punkt w wodzie, lub też rybitwy polujące na rybki uderzają w ławicę w miejscu, które jesteśmy w stanie przewidzieć, dobrze jest wstępnie ustawić ostrość,
nie ganiać obiektywem za tym ptakiem, tylko ustawić ostrość i czekać, aż ptak trafi dokładnie tam, gdzie chcemy, gdzie przewidzieliśmy. Znacznie ułatwia to trafienie ciekawego momentu. Jeśli chodzi o ogniskową, to zwłaszcza na początku naszej przygody z fotografią ptaków i ptaków w locie, nie przesadzajmy z ogniskową. Oczywiście fajnie jest mieć taką lufę 500 mm, świetna sprawa, piękny zasięg, ale ma to też swoje minusy. Mając 500 mm mamy bardzo wąskie pole widzenia. To powoduje, że bardzo ciężko jest nam utrzymać obiekt w tym polu widzenia i wykonać jakieś zdjęcie bez przycięcia skrzydeł, dzioba czy też nóg. Oczywiście ogniskowa zależy od obiektu, który chcemy fotografować, jak daleko te ptaki są, czy to jest jakaś duża grupa, czy indywidualny osobnik. Myślę, że 300 mm jest całkiem wygodną ogniskową i sprawdzi się w wielu przypadkach. Będzie to też szkło o wiele tańsze niż profesjonalne 500 mm. Bardzo ważną kwestią, jeżeli chodzi o obiektyw, jest jego jasność. Idealnie byłoby mieć szkło jasności 2.8, 4.0, 5.6. Ciemniejsze, no to już bym nie polecał. Zdecydowanie nie polecam też szkieł, które czasami można zobaczyć na aukcjach. Jakieś super długie tele, gdzie jasność ich jest z rzędu 8, 11. No i są to szkła manualne. Nie ma sensu w ogóle wydawać, moim zdaniem, nie ma sensu wydawać w ogóle pieniędzy na tego typu szkła, bo w fotografii ptaków te szkła po prostu się nie sprawdzą. Będą to zmarnowane pieniądze, lepiej zakupić sobie coś innego. Nie trzeba kupować nowych obiektywów. Ja kupiłem swoje 500 mm używane i nie ma problemu. To szkło działa, wszystko gra. Właśnie krzykliwe trochę się za mną rozkrzyczały. Musiałem przerwać na chwilę nagrywanie. No dalej się drą. O czym to ja? Aha. Wrócę więc do szkieł. Nie bawimy się w ciemne szkła. Nie ma to najmniejszego sensu. Jeżeli już chcemy zainwestować w teleobiektyw, kupmy dobre szkło, może być używane. Ważne, żeby było to szkło jasne i z dobrym autofokusem. Żadne manualne się po prostu nie sprawdzą. To tyle, jeśli chodzi o obiektywy. Teraz ustawienia migawki. Ściślej prędkość. Jeśli warunki pozwalają, staram się migawkę ustawić na prędkość 1 do 2000, 1 do 3. Prędkość migawki zależna też jest od tego, jaki obiekt, jakiego ptaka mamy fotografować. Ptaki duże typu łabędzie, żurawie spokojnie możemy fotografować na 1 do 1000, zwłaszcza jeśli te ptaki znajdują się daleko. Mniejsze, szybko latające, kaczkowate jaskółki, jakieś szpaki. Tu będzie już potrzebna większa szybkość migawki. Jeśli ptaki znajdują się blisko lub lecą w naszym kierunku, ja staram się wtedy mieć migawkę, utrzymywać ją w granicach 2000, powyżej tego zakres. Trzeba też pamiętać, o czym już wcześniej wspominałem, o kierunku wiatru. Znacznie łatwiej będzie nam fotografować małe ptaki, jeśli będą one leciały pod wiatr. Będą wtedy nieco wolniejsze. Oczywiście można też fotografować na dłuższych czasach, typu 1 do 20, 1 do 80 sekundy.
Wtedy stosujemy zupełnie inną technikę. Jest to tak zwany panning, czyli panoramowanie. Ta technika jest też wykorzystywana w sporcie. Panning jest bardzo dobry, zwłaszcza wtedy, kiedy brakuje nam tego światła, a nie chcemy wchodzić na jakieś wysokie izby. Generalnie wszystko zależy od tego, jakie warunki mamy w miejscu, gdzie będziemy fotografować. I te ustawienia to taki kompromis pomiędzy prędkością migawki, przysłoną, a wielkością ISO, o którym wcześniej wspomniałem. I teraz jeśli chodzi o przysłonę. Tu nie ma jakiejś uniwersalnej zasady. Przysłonę dobieramy do warunków, w jakich będziemy fotografować. I tu teraz po kolei. Im ten ptak znajduje się bliżej nas, tym musimy bardziej przymknąć przysłonę. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Jeśli jest to duży obiekt, znajduje się dalej, możemy fotografować właściwie w pełni otwartym obiektywem. O co chodzi z tym przysłanianiem? Generalnie są to podstawy fotografii. Głębia ostrości maleje wraz z dystansem oraz ze wzrostem ogniskowej. Czyli im jesteśmy bliżej obiektu, tym mamy mniejszy ten zakres, ten balans, gdzie to zdjęcie będzie ostre. Z tym problemem często spotykają się ludzie, którzy zaczynają fotografię makro. Tam ta głębia ostrości jest dosłownie papierowa. Często trzeba stosować tak zwany focus stacking. Tematu focus stackingu nie będę tutaj poruszał, bo nie o tym jest ten film. Trzeba po prostu zapamiętać. Im jesteśmy bliżej, tym musimy przysłonić mocniej. Jeżeli jesteśmy dalej, ta głębia ostrości nam rośnie. Jest większe prawdopodobieństwo, że cały ptak zmieści nam się w tej ostrości. Większa przysłona maskuje nam także drobne pomyłki autofokusa. No nie zawsze uda nam się idealnie trafić w tą głowę czy też oko i mogą być minimalne przesunięcia. Jeżeli będziemy mieli obiektyw mocniej przysłonięty, to ta większa głębia ostrości skompensuje nam tą pomyłkę i zdjęcie nadal będzie użyteczne, jeśli można tak powiedzieć o zdjęciu. Jeżeli będziemy mieli obiekt blisko, słabo przysłonięty, to może się okazać, że no niestety autofokus się pomylił i mamy zdjęcie nieostre. Albo ostry jest tylko dziób lub też korpus za głową. Tak więc większa przysłona maskuje pomyłki autofokusa, ale trzeba brać też pod uwagę tło. Chodzi o to, że jeżeli przymkniemy za mocno, to tło zacznie być za bardzo widoczne. No i nie będzie to fajnie wyglądało, obiekt nie będzie tak odseparowany. Zresztą nie po to kupuje się jasny teleobiektyw, żeby go mocno przysłaniać. Dlatego ustawienia przysłony będzie to zawsze jakiś kompromis. Mało tego, jeżeli zbytnio przysłonimy obiektyw, dojdzie do tak zwanego zjawiska dyfrakcji. O dyfrakcji możecie sobie poczytać w internecie. Tym też nie będę też tego tematu podejmował teraz w tym filmie. Generalnie chodzi o to, że gdy zbyt mocno przymkniemy, może to spowodować nieostre zdjęcia, zbyt mocne przysłanianie. Dlatego z tym też trzeba być ostrożnym. Aczkolwiek obiektyw przymknięty od wiedziałki da nam zwykle lepsze rezultaty niż w pełni otwarty. Także jak wspomniałem na początku, nie ma tu uniwersalnej zasady i przysłonę modyfikujemy w zależności od sytuacji zdjęciowej. Ja przynajmniej tak robię. Teraz trochę o ustawieniach pomiaru światła. Ja w moim Nikonie stosuję pomiar Matrix. Aparat mierzy mi światło z całego kadru. Stosuję z reguły ustawienia manualne i ISO auto. W przypadku zdjęć ptaków w locie, zwłaszcza w zmiennych warunkach oświetleniowych, nie ma czasu na bawienie się w ustawienia ISO. Trzeba jednak pamiętać, żeby zrobić zdjęcia testowe i używając histogramu sprawdzić, czy na danych ustawieniach nie mamy na przykład przepalonych świateł. Jeśli wypalimy światła, będą one prześwietlone, to już ich nie odzyskamy w żadnym programie. Dlatego o tym trzeba pamiętać i jeżeli zauważymy, że na tych ustawieniach, które akurat zaserwował nam aparat, światła są przepalone, należy wprowadzić kompensację ekspozycji. Tak samo w przypadku zdjęć niedoświetlonych, również trzeba wprowadzić kompensację ekspozycji. W przypadku, kiedy widzimy, że nasz obiekt jest prześwietlony, powinno się wtedy skorygować naświetlanie i wprowadzić ujemną kompensację ekspozycji. Jeżeli widzimy, że obiekt jest niedoświetlony, wtedy wprowadzamy dodatnią kompensację ekspozycji.
Kolejną rzeczą przy fotografowaniu ptaków w locie jest to, by zwracać uwagę na to, jak wygląda nasze tło. I starać się unikać fotografowania ptaków na tle nieba. Owszem, autofokus ma ułatwione zadanie, łatwiej jest mu ze względu na duży kontrast obiektów złapać ostrość na ptaku, który znajduje się na tle nieba. Ale generalnie zdjęcia na tle nieba będą takie nudne, nieciekawe. Nie będzie tam w nich nic ciekawego. Tak samo, gdy mamy niebo zachmurzone, tak jak ja miałem ostatnio przy fotografii żurawi. Bardzo ciężko było uzyskać jakiś ciekawy efekt trójwymiarowości. W komentarzach nawet ktoś stwierdził, że żurawie wyglądają trochę jak namalowane. Owszem, no niestety, tak się zdarza. Dlatego unikajcie zdjęć ptaków na tle gładkiego nieba, bez żadnego punktu odniesienia w tle. Jest też kolejny ważny aspekt, jeśli chodzi o tło. Trzeba pamiętać o tym, żeby nasze tło nie znajdowało się zbyt blisko obiektu. Znacznie lepiej jest, kiedy nasz obiekt jest w dość sporej odległości od tła. Wtedy będzie łatwiej uzyskać piękne rozmycie, odseparować ten obiekt od tła, mieć piękny trójwymiarowy efekt tego zdjęcia. Tak zwany bokeh. To jest to, czego my wszyscy szukamy. Oczywiście nie od razu będziemy robić świetne zdjęcia ptaków w locie, czy w ogóle zdjęcia ptaków. Najważniejszy jest trening. Trzeba trenować, znać swój sprzęt, żeby nie skakać, nie odrywać wzroku od obiektu, bo muszę popatrzeć, co tam poustawiać. Nie, trzeba znać swój sprzęt na pamięć, bezwzrokowo. Ważna też jest odpowiednia technika celowania do ptactwa. I pokażę to. Ważne jest to, że jeżeli widzimy, że jakiś ptak do nas leci, to nie robimy tak i szukamy tego ptaka, to już będzie za późno. Już go nie znajdziemy. Tu jest tak wąskie pole widzenia, że nie ma na to szans. Robimy inaczej. Widzimy, że ptak leci. Nie odrywamy wzroku od obiektu. Podnosimy aparat do oka. Cyk. I już śledzimy. Cały czas śledzimy ten obiekt. Nawet jeżeli ten ptak jest daleko. A zwłaszcza jest ważne zacząć śledzenie jeszcze kiedy ten ptak jest daleko. Wtedy mamy więcej czasu, aparat ma więcej czasu, autofokus, na złapanie ostrości. Cały czas śledzimy obiekt. I seria. Lecimy serią. Na koniec dodam jeszcze, że dla osób bardziej zaawansowanych, które posiadają bardziej zaawansowane korpusy, bardzo fajną sprawą, bardzo ważną jest to, żeby sobie ten korpus ustawienia spersonalizować. Myślę, że poruszyłem wszystkie najważniejsze aspekty, jeżeli chodzi o fotografowanie ptaków w locie. Mam nadzieję, że komuś ta wiedza się przyda. A, zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Miej zawsze sprzęt pod ręką, gotowy do strzału. Ja w tej chwili straciłem okazję na sfotografowanie tego kruka, którego miałem przed chwilą za plecami, no ale trudno. Wracając do tematu, myślę, że poruszyłem wszystkie najważniejsze kwestie. Proszę, napiszcie w komentarzach, czy wiedza zawarta w tym filmie była dla Was pomocna. Możecie też oczywiście napisać, jakie Wy macie sposoby na fotografowanie ptaków w locie, jakiego sprzętu używacie i tak dalej. Bardzo chętnie poznam Wasze sposoby. Piszcie więc komentarze, lajkujcie, subskrybujcie. Ja już się z Wami żegnam, światło robi się coraz lepsze i ruszam fotografować te ptaki w locie. A jeżeli zrobię jakieś zdjęcia, to jeszcze wrzucę je do tego materiału. Dziękuję Wam za oglądanie mojego vloga, zapraszam na kolejne i do zobaczenia. Cześć!